wiem, że to są moje nagrody i moje imiona, ale to jest zasługa całej drużyny, całych chłopaków w szatni, bo bez sukcesu drużynowy to bym nie dostał tej indywidualnej nagrody. Tak, myślę, że walczyliśmy, pokazaliśmy naprawdę dobrą robotę w tym roku. Niestety nie zdobyliśmy to, co chcieliśmy, ale walczyliśmy do samego końca i daliśmy super szansę, żeby powtórzyć to mistrzostwo. Nie udało się i niestety tak jest czasami, ale cieszę się z chłopaków, z organizacji, z całego klubu i to jest najważniejsze. Super rzecz, że gramy w Fucharach. To było też nowe dla prezesa, dla klubu i to jest niesamowita rzecz dla polskiej koszykówki. Myślę, że pokazaliśmy z dobrej strony Ligę Mistrzów. Niestety nie wyszliśmy z grupy tak jak chcieliśmy, ale naprawdę walczyliśmy każdy mecz. Był potencjał, było widać, że idzie w dobrą stronę. I tak samo w tym roku. W zeszłym roku wygraliśmy mistrzostwo, w tym roku pokazaliśmy, że możemy tą presję, ten poziom utrzymać. I to jest najważniejsze, nie pokazać, że to tylko był przypadek, że raz, ale że kontynuacja była ważna i ten drugi rok pokazał, że możemy grać na wysokim poziomie nie tylko przez jeden rok, ale przez dwa i mam nadzieję, że to będzie w kolejnych. Nie mogę nawet odpisać słów, to jest niesamowity honor. Duma reprezentować kraj, być wśród takich świetnych graczy, być wśród takich świetnych ludzi, co są po prostu osiągnąć najwyższe cele. Mieć szansę nawet osiągnąć takie cele jak olimpiada i igrzyska, to jest niesamowita rzecz. Zrobię wszystko, żeby pomóc drużynie. Nie zależy jak, tylko najważniejsze, żeby pomóc w jaki sposób i dam sobie wszystko, żeby pomóc chłopakom tam, co już tutaj są przez dłuższy czas, żeby osiągnąć ten cel, co zawsze marzyli. Dziękuję bardzo. Dziękuję.